No to jedziemy. Jedziemy z Remusem. Droga nie zaczyna się od pierwszego kroku. Droga zaczyna się od tego, że trzeba się spakować. Jest to dla nas możliwość podróży do miejsc, z których trudno docierać do naszej siedziby. Bez Teatru Polska nie byłoby takiej możliwości. To dla nas bardzo cenna inicjatywa, szczególnie dlatego, że nie ma u nas stacjonarnego teatru. Każde obcowanie z teatrem na żywo to jest wartością dodaną. Spektakl jest przygotowany na scenę Teatru Miniatura, a teraz odzwierciedlamy tę scenę w innych warunkach. Docieramy do miejsc, w których widz nie ma na co dzień styczności z teatrem żywym. Dzięki temu ma możliwość kontaktu z aktorem w makijażu, który jest oświetlony, kontaktu z muzyką na żywo. Kontakt z publicznością w przypadku Remusa jest bardzo szczególny i ważny. Czy rzeczywiście utożsamiają się z tą historią, którą im przedstawiliśmy? Są sytuacje, tradycje, narody, które umierają w niepamięci. Ta pamięć i tradycja pozwala żyć. I to przesłanie jest, myślę, nie tylko istotne dla samych Kaszubów, ale istotne dla nas wszystkich. My jako aktorzy i twórcy spektakli chętnie dowiadujemy się, czy rzeczywiście jakby spełnił swoją funkcję, zadziałał, wzruszył, rozbawił, dał do myślenia konkretny spektakl. W spektaklu są dwa takie bardzo istotne refreny. Jednym z nich jest powtarzane słowo wyobraź sobie. Chcesz wybawić zapadły zamek? Chcesz przenieść królewiankę na drugi brzeg? Wyobraź sobie oto Kaszuba Remus. Dziś tak właściwie możemy odwoływać się do swojej wyobraźni, żeby móc sobie wyobrazić potęgę Kaszubów. Drugim istotnym zdaniem, istotną sentencją, co będzie za 100-200 lat. Mija prawie 100 lat od napisania Remusa. Tym bardziej zasadne jest pytanie, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić siebie za kolejne 100-200 lat. Gdzie i czy będą Kaszuby? A próg siedł kuzyny, jak rowik wiejs, jak zielący skrab. Warsztaty teatralne, zatytułowane Każdy może zostać Remusem, miały wspomóc myślenie i przedłużenie oddziaływania tego spektaklu. Każdy z uczestników proszony był o to, żeby przyniósł coś, co jego zdaniem ma jakąś wartość dla niego osobiście lub dla jego rodziny. Stuletnie pamiątki rodzinne. Niektórzy przynosili coś, co stanowiło dla nich pamiątkę, a zaledwie miało 3 lata. Kultura Kaszub, język, jest pretekstem do tego, żeby porozmawiać o pewnym uniwersum. Mogli przenieść to, co robił Remus w spektaklu, do tego, co oni robią w swoich domach, w rodzinie, w szkole, wśród przyjaciół. Chodziło nam o to, żeby każdy z uczestników zastanowił się, jakim jest Remusem, czyli jakim nosicielem tradycji jest on sam. Każda wyprawa ma swój koniec. Wracamy do siebie. Taką zaletą spektakli wyjazdowych jest to, że zespół może się
zintegrować jeszcze bardziej, możemy spędzić ze sobą więcej czasu. Od momentu, kiedy właśnie wsiadamy i jedziemy na spektakl, po sam moment spektaklu, potem po demakijaż, rozcharakteryzowywanie się, aż po powrót do domu, często późną nocą.